Kolej Wizja, Tomasz Dasuj, witam Państwa. Kiedy angielski przewoźnik Arriva PCC wprowadził swoje pojazdy na tory w województwie kujawsko-pomorskim i obecnie jest tam regionalnym przewoźnikiem, nikt jeszcze nie słyszał o zakładzie naprawczym AWN w Neustrelitz. Zakład ten naprawił właśnie pojazdy dla angielskiego przewoźnika i one właśnie teraz jeżdżą w województwie kujawsko-pomorskim. A teraz proszę Państwa, wszyscy o tym zakładzie słyszą, ponieważ wydano nawet folder w języku polskim opisujący, czym się ten zakład zajmuje, a my tam dziś udajemy się z kamerą. Zapraszam. No i Neustrelitz jest położone 125 km na północ od Berlina oraz 125 km na zachód od Szczecina. W 1877 roku miasto to połączono trasą kolejową z Berlinem i północną częścią Niemiec. W czasach NRD coraz więcej przewozów towarowych skierowano przez węzeł w tym mieście. Z tego powodu państwowa kolej Deutsche Reichsbahn w 1973 roku zdecydowała się zastąpić w Neustrelitz starą lokomotywownię nowoczesnym zakładem naprawczym. Obecnie warsztat wchodzi w skład brytyjskiego koncernu Arriva i nazywa się Arriva Werke Nord, w skrócie AWN. Zakład jest jednym z najprężniejszych warsztatów kolejowych w Niemczech. W centralnej hali naprawczej widać, że warsztat AWN naprawia lokomotywy i wagony przeróżnych typów. Dyrektorem zakładu jest dr Wolfgang Bacher. Jako naukowiec przez kilka lat zajmował się energią odnawialną w kolejnictwie. Udoskonalił w lokomotywach oraz składach spalinowych zastosowanie paliwa produkowanego z rzepaka oraz innych roślin. A bycie dyrektorem dużego warsztatu kolejowego to również ciekawe wyzwanie. Tutaj, na zewnętrznym terenie, widzimy tabor przeznaczony w najbliższym czasie do naprawy w naszym zakładzie Arriva Werke Nord w Neustrelitz. Zlecenia dotyczą prawie wszystkich typów pojazdów szynowych spotykanych na kolejach w Niemczech. Bezpośrednio za mną stoi lokomotywa elektryczna serii 151, pochodząca ze wschodnio-niemieckiej kolei. Klubą były zachodnio-niemieckiej kolei jest lokomotywa spalinowa serii 221. To wyjątkowa seria lokomotyw. Dalej widzimy lokomotywę rosyjskiej produkcji serii 232. Państwowy przewoźnik DB Regio oraz inne jednostki Deutsche Bahn nadal są wśród naszych klientów, bowiem ceni się jakość pracy dokonanej w Neustrelitz. W tym przypadku chodzi o pracę przy wagonach osobowych, które muszą być wykonane szczególnie szybko. Popieramy w tym przypadku zakłady naprawcze DB. Wagony powinny jak najszybciej wrócić do służby. Znowiliśmy przyjęcie uczniów do kształcenia zawodowego przede wszystkim w zawodzie mechatronika. Kształcimy taką ilość młodych ludzi, dla których po zakończeniu zakresu szkolenia znajdujemy stałe zatrudnienie. Obecnie mamy 7 uczniów, od września 2010 roku przyjmiemy 8. Uczniowie są nam po prostu potrzebni, bo odchodzących starszych zatrudnionych musimy zastąpić nowymi. Zakład w Neustrelitz naprawia tabor nowoczesny, jak i muzealny. Tutaj widzimy ciekawy wagon pośpieszny serii E30, pochodzący z lat 40. Wagonem opiekuje się Towarzystwo Berlińskich Miłośników Kolejnictwa, a u nas wagon jest, bo ma dostać nowe osie. Dwa bardzo ciekawe zlecenia mieliśmy z Luksemburga. Naprawiliśmy skład spalinowy producenta Westwagon. To było kompletne odnowienie całego pojazdu z dużym zakresem prac przy karoserii. Oczywiście musieliśmy pojeździe przywrócić historycznie oryginalny stan zgodnie z wymogami muzealnictwa. Drugi muzealny skład spalinowy był jeszcze starszy, bo z 1945 roku i pochodził z produkcji francuskiej fabryki De Dietrich. Pojazd również wrócił do Muzealnej Służby Kolejowej w Luksemburgu.
Ten pojazd tutaj służy do utrzymania elektrycznej sieci trakcyjnej. Pojazdy te naprawiamy od wielu lat dla oddziału DB Trakcja. Sami również zakupiliśmy taki pojazd i oferujemy go teraz innym firmom w dzierżawę, na przykład Deutsche Bahn czy koncernowy Siemens. In dem Bereich der Oberleitungen tätig sind, das kann sowohl die Deutsche Bahn sein, als auch einige private Firmen oder auch das Siemens Unternehmen. Na terenie warsztatu AWN trafiliśmy również na wagony specjalne polskich kolei PKP. Zakład jest znany z szybkiej i sprawnej możliwości obróbki zestawów kołowych na tokarce podpodłogowej. W tej chwili mierzy się pomiary kół przygotowanych do obtoczenia. W trakcie eksploatacji koła podlegają zużycia. Trzeba zabezpieczyć, aby pewne pomiary zostały zawsze dotrzymane. Z tego powodu ustala się, ile materiału trzeba zdjąć z kół, aby przywrócić kołom prawidłowy profil. Jednorazowe obtoczenie zestawów kołowych załatwia się stosunkowo szybko. Bierzmy przykład lokomotywy z wałem kardanowym, takie jak seria 218 czy 212. Obtoczenie wszystkich 8 kół dokonujemy w ciągu jednej zmiany. W tym czasie ustawia się również tachometr oraz instalacja SAP. Gdybyśmy musieli wyosiować całą lokomotywę przed poddaniem zestawów obtoczeniu, to potrzeba potrzebowalibyśmy 20-krotnie więcej czasu niż teraz. W Niemczech jest kilka tokarek podpodłogowych rozproszonych w całym kraju, ale wszędzie występuje ta sama sytuacja. Usługi na takich tokarkach są potrzebne przeważnie wiosną oraz jesienią, kiedy tory są mokre i śliskie, a koła szczególnie narażone na powstawanie miejsc płaskich. Wtedy pojazdy czekają w kolejce na obróbkę kół, a my musimy pracować na trzech zmianach. Dla klientów z Polski ciekawostką jest, że zakład AWN posiada jako jeden z niewielu stanowisko reostat do badania oraz regulacji silników lokomotyw rosyjskich, takich jak ST-44 lub BR-232. W Niemczech pozostały tylko dwa czynne instalacje reostat. Jedną z nich posiada nasz zakład w Neustrelitz. Ona jest szczególnie przydatna do prac przy silnikach spalinowych lokomotyw z serii 232, 231, 233. Chodzi o rosyjskie spalinówki chętnie używane do dziś przez prywatnych przewoźników. Swoją ofertę naprawczą w bezpośrednim sąsiedztwie z Polską zakład reklamuje nie tylko folderami. AWN wziął aktywny udział w ubiegłorocznych targach kolejowych Trako w Gdańsku. Oprócz wykonania prac w samym Neustrelitz, zakład wysyła swoich pracowników do Polski na naprawy czy rewizje interwencyjne. Seit dem Jahr 2009. Od 2009 roku montujemy w naszym zakładzie tak zwanego Herkulesa koncernu Siemens, czyli lokomotywę serii ER-20. Ta lokomotywa akurat została zakończona, a Siemens dokonał końcowy odbiór techniczny. Lokomotywa może więc być dostarczona nowemu właścicielowi. Po drugiej stronie widzimy halę do malowania pojazdów w dowolnych kolorach według życzeń klienta. Können wir Ihnen jede Lokomotive so lackieren, wie Sie sie haben wollen? W Danii Arriva kupiła składy spalinowe serii MR, MRD. One zostały w Neustrelitz naprawiane oraz wyposażone w instalację bezpieczeństwa potrzebną do jazdy w Polsce. Für die polnischen Verkehre eingerichtet worden. Równolegle nakładano lakier w tak zwanych kolorach firmy Arriva. Ten pojazd czeka teraz na sygnał, że będzie w Polsce potrzebny. Wtedy dokończy się praca i dostarcza się pojazd do Polski. Duńskie pojazdy są bardzo podobne do niemieckiej serii 628. Obie serie zresztą skonstruował ten sam producent niemiecki. Jedna odmiana jeździ do dnia dzisiejszego w Niemczech, a druga odmiana w Danii. Wśród szczególnie wymagających klientów zakładu znajduje się brytyjska spółka Angel Trains. Dokumenty są przeważnie przekazane po angielsku, a dotrzymanie terminów to absolutna konieczność.
Od 2006 roku wykonujemy naprawy główne lokomotyw serii G1206 dla firmy Angel Trains, obecnie zwany Alpha Trains. Mamy już sporo takich napraw za sobą. Tu widzimy lokomotywę, przy której naprawialiśmy instalację powietrza. Jak wiadomo, w trakcie rewizji, zgodnie z niemieckim paragrafem 32 ustępem 2 prawa kolejowego, musimy cyklicznie poddać instalację hamulcową przeglądzie. Nasza praca jest częścią takiej rewizji. Tu widzimy lokomotywę serii G1206 po zakończeniu prac. Akurat zakończyliśmy przegląd główny z pozytywnym wynikiem. W najbliższy piątek klient będzie odebrać lokomotywę i zaraz powrócić ją do codziennej służby. Spółka matka warsztatu w Neustrelitz, brytyjski koncern Arriva, działa tak sprawnie na rynku kolejowym, że niemiecki państwowy przewoźnik Deutsche Bahn zdecydował się kupić całą Arrivę. Warunkiem zgody Unii Europejskiej jest jednak to, że cała niemiecka część Arrivy nie zostanie w rękach DB, lecz będzie ponownie zaoferowana na sprzedaż. W ten sposób warsztat AWN wkrótce ma trafić w ręce nieznanego jeszcze nowego inwestora. Dyrektor Bacher nie boi się jednak o przyszłość swojego zakładu. Nauczył się działać samodzielnie w trudnych warunkach rynkowych. Taką lekcję rzeczywiście głęboko uswoiliśmy w ostatnich latach. Musieliśmy sobie wywalczyć własne miejsce na rynku napraw kolejowych. Myślę, że to nam się naprawdę udało. Z tego powodu jesteśmy spokojni w obliczu nadchodzących dalszych zmian. Jestem przekonany, że niezależnie od zmian właścicielskich nasz zakład dalej będzie utrzymać produkcję. Takiego zakładu jak Neustrelitz już nikt nie zdejmie z mapy kraju. Przecież mamy wiedzę, zdolną załogę, duży portfel klientów i zleceń, infrastrukturę. Mamy dosyć silną pozycję na rynku. Jestem przekonany, że każdy inwestor, który zamierza kupić niemiecki oddział Arrivy, zainteresuje się też bezpośrednio naszym zakładem naprawczym w Neustrelitz. Kto chciałby zobaczyć pociągi wyremontowane przez AWN Neustrelitz, przez zakład naprawczy dla angielskiego przewoźnika Arriva, może udać się do Bydgoszczy, do Torunia, do Grudziądza i przejechać się trasą tym sympatycznym pociągiem. Dziś to wszystko, dziękuję, do zobaczenia.